Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogmasie. To już jest vlogmas dzień 6. Za każdym razem muszę sprawdzać, jaką mamy datę, bo nie pamiętam. I jak widzicie, ja wyleguję się w łóżku, jest godzina już 11, właśnie za 5, a ja po prostu leżę w łóżku, dlatego że po moich wczorajszych dolegliwościach, o których Wam mówiłam wieczorem, no niestety nie czuję się najlepiej i dzisiejszy dzień podejrzewam, że będzie dniem lenia. I tak sobie postanowiłam, że jeśli nadal będę się czuła tak, jak się czuję teraz, czyli nie za ciekawie, to po prostu dzisiejszy dzień odpuszczę sobie i będzie taki leniwy. Coś tam może Wam nagram, ale bardzo prawdopodobne, że połączę ten dzień z jutrem, czyli z 7 grudnia, czyli znowu będzie łączony vlogmas, a na YouTube po prostu przerobię Wam jakiś makijaż, który nagrałam wcześniej i dodam, żebyście miały coś do oglądania codziennie. Ale jeszcze zobaczymy, może poczuję się lepiej i coś tam dla Was nagram, że będzie wystarczająco, tak żeby po prostu nie chciałabym Was zanudzać, pokazując Wam, jak leżę w łóżku i nie wiem, czytam albo coś oglądam, więc mam nadzieję, że będzie dobrze, na pewno będzie dobrze, mam ogólnie bardzo dobry humor, tyle że boli mnie brzuch i jestem taka osłabiona, więc postanowiłam, że nie będę na siebie naciskać i narzucać presji, że koniecznie muszę nagrać cały dzień jakiś bardzo aktywny i ambitny, bo ogólnie moje dni przeważnie nie są jakieś bardzo ekscytujące, a dzisiaj to już w ogóle dlatego, że no mówię, będę się wylegiwać, więc tak. Miałam dzisiaj ogólnie plan, żeby założyć sobie paznokcie, bo już mam dosyć, szczerze mówiąc, zrobiłam tą przerwę po hybrydach, ale moje paznokcie naprawdę nie są w zbyt dobrym stanie i już na tyle czasu, co nie noszę hybryd, one cały czas się łamią, po prostu każdy jest innej długości. Musiałabym je codziennie piłować i tak to praktycznie robię, żeby one były w miarę równe i w miarę jakoś wyglądały, one i tak się łamią, maluję tymi odżywkami i tak dalej, ale to nie pomaga, więc stwierdziłam, że chyba sobie założę, ale dzisiaj sobie też odpuszczę, bo musiałabym siedzieć przez, wiecie, no nie wiem, dwie czy ponad dwie godziny, bo tyle mi się schodzi z zrobieniem hybryd, zwłaszcza, że jak już bym robiła, to nie tylko bym malowała hybrydą, ale też albo hardem, albo nałożyłabym żel, dlatego że mi się lepiej trzymały, więc dzisiaj sobie odpuszczę, bo jestem pewna, że nie wysiedzę tak, wiecie, sztywno w jednej pozycji na siedząco. Okej, słuchajcie, przyniosłam się na dół, tam mam laptopa, tutaj moja stacja dowodzenia, będę zaraz robić maseczki, ale to zaraz Wam pokażę. I znowu najgorsza youtuberka nie otworzyła wczoraj kalendarza, więc otwieram piątkę. I mamy normalne Kinder Mini i w szóstce dzisiaj są w ogóle mikołajki, ale my tak za bardzo ich nie obchodzimy, szczerze mówiąc. I szóstka Kinder Country. Jaki ładny, tutaj taki lisek. I wracając do maseczek, będę robiła taką maseczkę na dłonie i tutaj Pore Control Facial Mask. I to jest... to jest maseczka chyba w płachcie, mi się wydaje, tak, w płachcie. I to są takie rękawiczki. I obie te maseczki są z marki Cetua. Ja kiedyś dawno dostałam te maseczki. One są dostępne w Douglasie, z tego co pamiętam. Dobra, stwierdziłam, że Was tutaj postawię. Nałożę sobie te rękawiczki na początek. Wyjęłam je już z opakowania. I tak patrzę, jak to, o co chodzi. Aha, dobra, to jest tylko tak, żeby zabezpieczyć, taka naklejka, żeby zabezpieczyć te rękawiczki po nałożeniu. I tak pomyślałam, że może w trakcie, jak będę miała je na rękach, to pogadam do Was na temat tej książki Miej Umiar, bo mówiłam właśnie, że o niej Wam trochę powiem, ale nałóżmy je, żebym już miała z głowy, zobaczcie, są takie wielkie. Ja w ogóle mam zawsze problem z normalnymi rękawiczkami nawet, bo one są na mnie zawsze ogromne. Są tutaj tak zapieczętowane jakby. O, dobra, już wiem, w środku jest taka jakby... substancja nawilżająca. Tylko nie wiem, jak jedną ręką sobie to zakleję. Nie wiem, jak długą to zrobię. Jak już będę miała tę rękawiczkę, to może być ciężko, no ale dobra. Bo to jest napisane, żeby to tak dobrze zapieczętować. Więc tak też zrobię. Ale tak, jeśli chodzi o książkę, to mam na jej temat trochę mieszane uczucia. Książka nazywa się Miej Umiar, a jej autorką jest Natalia Knopek, która prowadzi bloga i blog Natalii to simplife.pl, więc możecie sobie zajrzeć, bo ogólnie jeśli chodzi o bloga, ja bardzo lubię czytać jej bloga, bardzo go sobie cenię, jej teksty, jej wpisy zawsze mnie jakoś tak motywują, inspirują i Natalia prowadziła
na swoim blogu taką serię, która nazywała się Maraton Minimalisty i był to taki maraton 52 kroków, które co tydzień, tak jak zalecała, które co tydzień powinniśmy wprowadzać, znaczy powinniśmy, no było takie zalecenie, żeby te kroki co tydzień wprowadzać w swoje życie w celu jakby zwolnienia, żeby zwolnić swoje życie i ta książka miała być jakby dalszą częścią, ale ja przyznaję się, że całego maratonu jeszcze nie przeczytałam na blogu. Przeczytałam kilkanaście czy kilkadziesiąt wpisów. Tutaj mamy też 52 kroki. Szczerze mówiąc, troszeczkę się zawiodłam. Nie będę tutaj, wiecie, demonizować pod żadnym względem tej książki, ponieważ uważam, że jest naprawdę fajnie napisana, ale właśnie porównując książkę do bloga, to zdecydowanie lepiej czyta mi się bloga. I zdecydowanie lepiej czytało mi się Maraton Minimalisty na blogu niż tutaj tą książkę, zwłaszcza w pierwszych jej częściach, ponieważ jest ona podzielona na takie działy. W tych rękawiczkach nie wiem, jakie będę kartki przebierać, ale okej. I tak, pierwszy dział to rzeczy i organizacja, drugi dział to ciało. Na razie zatrzymajmy się na tych dwóch i właśnie z tych dwóch działów tak naprawdę nie wyciągnęłam nic nowego, szczerze mówiąc. Właśnie jest pierwszy dział o organizacji, o tym, co posiadamy, o tym, jak zminimalizować ilość rzeczy, które posiadamy, rzeczy materialnych. Drugi dział o ciele, czyli właśnie o dbaniu o wagę, o jedzeniu, o pielęgnacji. I było tam kilka takich ciekawych dosyć rad, wskazówek, ale nie wyniosłam nic takiego bardzo jakby zmieniającego życie, więc tutaj te dwa pierwsze działy, czyli no właściwie pół książki czytałam, tak, bo czytałam, przyjemnie się to czytało, ale no nic takiego niesamowicie ciekawego z tego nie wyniosłam. A jeśli chodzi o kolejny dział, relacje, lubię czytać o relacjach właśnie międzyludzkich i tutaj właśnie było trochę takich ciekawych rad, jak sobie takowych radzić, trochę o przyjaźniach, o wybaczaniu i tak dalej, po prostu o relacjach międzyludzkich, jak sobie z nimi radzić. No i przechodzimy do ostatniego działu, tak szybko tutaj omawiam, bo nie chcę, wiecie, wam też spoilerować książki. Jeśli chodzi o ten ostatni dział, duch, to jest coś dla mnie, ja lubię ogólnie motywujące książki, ale tej absolutnie bym taką nie nazwała. Tutaj mamy bardzo ciekawe porady, ale takie typowo ludzkie. W nim mamy takie fajne działy, jak na przykład nie czekaj, działaj. Czyli no takie zachęty do tego, żeby po prostu żeby to życie nie było takim pośpiechem, ale jednocześnie, żebyśmy po prostu nie stali w miejscu. I tutaj mamy na przykład takie działy, które były poruszane też w maratonie minimalisty, na przykład wyloguj się, czyli żeby nie być cały czas pod telefonem, nie być cały czas niewolnikiem internetu. Ja już mówiłam wam jakiś czas temu, że ja się tego nauczyłam i no właśnie tutaj też są takie rady, jak to zrobić, jak trochę się odłączyć od tego światu wirtualnego, świata. Jest też poruszona kwestia tego, jak sprawić, żeby nasze codzienne, takie zwyczajne życie było ciekawsze, bardziej wartościowe, żeby celebrować każdą chwilę. I moim zdaniem, ja już wam wcześniej mówiłam przy okazji książki Slow Life, że ja lubię takie książki czytać tak dla przypomnienia sobie, bo ja wszystkie te rady znam, ale bardzo często o nich zapominam i mimo, że staram się, aby moje życie było wartościowe i takie, jak ja sama bym tego sobie życzyła, to czasami mam, nawet dosyć często ostatnio, mam takie chwile, jestem tylko człowiekiem, kiedy zapominam o tym, o takich prostych rzeczach, które są naprawdę bardzo ważne i o małych rzeczach przede wszystkim, które zmieniają nasze życie na o wiele lepsze i sprawiają, że każda chwila jest bardzo wartościowa. I takim właśnie pozytywnym akcentem zakończę tutaj tą pogadankę na temat tej książki, bo generalnie polecam ją i naprawdę, jeśli chodzi o ten ostatni dział, jak dla mnie dużo wnosi i na pewno będę do niego wracała. Nie będę się pozbywała tej książki, ona będzie u mnie na półce i będę do tego ostatniego działu wracała, kiedy znajdzie mnie taki gorszy dzień znowu, wiecie, tak w głowie, że będę miała jakieś, nie wiem, posępne myśli i nie będę miała motywacji, to będę do tego na pewno wracała, bo to potrafi zmotywować. Słuchajcie, tak siedzę i zaraz się biorę za przerobienie filmu z makijażem, ale wzięło mnie na przejrzenie moich starych filmów, dlatego że, tak jak wiecie, zastanawiam się nad
powrotem do trochę ciemniejszych włosów i przeglądałam sobie filmy. I tutaj poczekajcie, włączę ten. To jest film sprzed 7 miesięcy. I zobaczcie, tutaj pamiętałam właśnie, że w tym vlogu miałam taki kolor włosów, który mi po prostu idealnie odpowiadał. W ogóle jak śmieszne ujęcie. I jak widzicie, tutaj te włosy były trochę krótsze. I właśnie o to mi chodziło teraz z tą grzywką, chociaż szczerze mówiąc zastanawiam się też trochę, czy nie obciąć takiej na prosto, na całe czoło, tylko takiej cieńszej trochę. Zaraz wam pokażę też, o co mi chodzi. Ale zobaczcie, czekajcie, wyłączę tylko głos. I ten kolor nie jest taki bardzo ciemny, to jest taki ciemny brąz, absolutnie nie jest czarny, tylko taki ciemny czekoladowy brąz. I tak mi brakuje tego koloru, w ogóle tutaj byłam trochę pełniejsza też na twarzy, bo to było jeszcze przed tym, zanim schudłam. I muszę przyznać, że podobam się sobie tutaj w takiej wersji. Ani, jakie krótkie włosy. Zebrało się na wspomnienia. Znalazłam jakiś inny film z Polski, ale tutaj mam akurat okulary, więc wszędzie mam te włosy jakoś tak podniesione. O, tutaj trochę widać, że są takie krótsze. Candy. Co mi się stało, żeby te filmy oglądać? Z taką refleksją, aż się to wszystko ogląda, szczerze mówiąc. O, tutaj zobaczcie, dobrze widać ten kolor, taki bardzo ciemny brąz. Piękny odcień. Naprawdę mi go brakuje. W ogóle mam wrażenie, tutaj nie zrozumcie mnie źle, ale jak byłam trochę okrąglejsza na twarzy, tak jak tutaj, to jakoś tak, no, trochę lepiej wyglądałam. Nie wiem, ostatnio mam takie jakieś przemyślenia na temat swojego wyglądu, że coś bym chciała zmienić. Tutaj jeszcze nie miałam chyba wyciętego tego przodu, ale ten kolor bardzo mi się podoba. Taki ciemny brązik, ale też byłam bardziej opalona. Nie wiem, mam ochotę na zmiany, jak to kobieta. Zobaczcie, to jest taka grzywka mniej więcej, jakiej wam mówiłam, jaką bym chciała sobie zdobić. To znaczy, zastanawiam się na razie, kiedyś miałam grzywkę na prosto, muszę ruszyć aparatem, bo tak to takie paski się robią. Kiedyś miałam taką grzywkę na prosto, tylko taką grubszą i cięższą niż tutaj, ale teraz podoba mi się właśnie taka dosyć cienka, jak ona ma taka dosyć przerzedzona, no nie wiem. Podoba mi się i ogólnie ciemne włosy, ciemne oko i właśnie taka grzywka. Coś czuję, że szykują się zmiany i nadchodzą. Dajcie znać, jak wam się podoba taka fryzura. Zobaczcie, ona nawet tutaj ma tą grzywkę wziętą tak lekko na boki. Właśnie to, o czym mówiłam, że można ją sobie ułożyć lekko na bok. Nie wiem dlaczego, zobaczcie, w kuchni tutaj przy tym świetle zawsze robią się takie paski na ekranie. Nie wiem, od czego to zależy, muszę poczytać, bo normalnie jak nagrywam przy zwykłym świetle, o, albo widzicie, przesłałam się, to tego nie ma. Nie wiem, o co chodzi, w każdym razie chciałam dać wam update, że poczułam się dużo lepiej. To znaczy, boli mnie brzuch, ale jakoś, no nie wiem, dostałam takiej nowej energii, ja nie wiem, co, ja mam po prostu ostatnio jakieś dziwne takie zmiany nastroju. Nie podejrzewajcie nic, ale to jest właśnie chyba przez okres, bo mam okres, nie jestem w ciąży, tak, od razu to sobie wyjaśnijmy, bo zaraz będą jakieś dziwne spekulacje, więc może od tego, ale po prostu poczułam się coraz lepiej, jakoś tak chyba w głowie ułożyło mi się przez chwilę, że nie dam się temu złemu samopoczuciu i biorę się za coś, bo ja jak tak w sumie czasami potrzebuję tak posiedzieć, nic nie robić, poczytać i tak dalej i poczytałam sobie trochę, poleżałam i trochę też mi przeszedł ból, boli mnie nadal, ale już nie aż tak bardzo jak wcześniej. I stwierdziłam, że czas się za coś wziąć, bo ja właśnie jak zacznę coś robić, albo jak sprzątam, albo jak gotuję, czy coś robię, jak czymś się tak zajmę porządnie, to od razu czuję się lepiej, więc zaczęłam robić kotlety. Tutaj leży surowy kurczak koło mnie, a raczej pokrojony już na kotlety i stwierdziłam, że zrobię kotlety i chociaż się przydam na coś, jak siedzę cały dzień w domu i nic nie robię, ale będę musiała chyba iść do sklepu, żebyśmy później z Tomkiem nie musieli iść razem i kupić jakieś, nie wiem, ziemniaki, kaszę, coś tam do tego i jakąś sałatę może. I tak jak mówiłam, no nie mieliśmy zamiaru obchodzić Mikołajek, ale może kupię Tomkowi jakiś mały chociaż słodycz czy coś, także zobaczymy. Oglądałam sobie vlogmasy, dajcie znać w ogóle, czyje vlogmasy oglądacie. Ja komuś tam pisałam w komentarzach, ale chyba nie powiedziałam, że oglądam Avis Vlog Channel, oczywiście oglądam też Szusz i oglądam też Julkę Kobus. Julka nie nagrywa tak bardzo codziennie, tak typowo vlogmasowo, żeby codziennie dodawać, ale stara się jak najczęściej, bo pracuje. Ja bardzo lubię vlogi Julki, bardzo, bardzo, bardzo lubię i one zawsze dają mi energii. Właśnie teraz sobie oglądam podczas robienia tych kotletów i jeszcze więcej energii dostałam, więc super. Także dobra, ja się ubieram w kurtkę i idę po, a tu mam nawet nie portfel, tylko kartę, więc skoczę sobie szybko
do sklepu i zaraz wracam. Zobaczcie. Myślałam, że uda mi się dotrwać jakiegoś Mikołaja, szczerze mówiąc, takiego czekoladowego, ale niestety mamy tutaj obok nas tylko takiego lokalnego Sainsbury, taki sklep, więc tam udało mi się tylko z polskiego działu dotrwać to, bo z takiego typowego angielskiego nic ciekawego nie było. Tomek uwielbia Michałki, więc wzięłam mu właśnie taką paczkę Michałków i jego ulubiony baton góralek, on po prostu je uwielbia, więc taki mini prezent gdzieś tam mu położę, żeby wyglądał jak od Mikołaja. Stwierdziłam, że ucieszy się, bo mimo, że nie planowaliśmy, że coś takiego będziemy robić, no to taka mała niespodzianka. Hej, odzywam się do Was, nie wiem, czy nie po raz ostatni dzisiaj, dlatego, że ten vlog, mimo, że głównie w nim gadałam, praktycznie nic konkretnego nie robiłam, to będzie, podejrzewam, że no dosyć długi jak na vlogmas, dlatego, że patrzyłam, że dosyć sporo się nagadałam i jeśli komuś się nie podobało to, że powiedziałam, że boli mnie brzuch i że tego vlogmasa nagrywałam, to bardzo mi przykro i mówię tutaj o tym, dlatego, że pod poprzednim vlogiem na koniec samego vlogmasa powiedziałam tylko, że boli mnie brzuch i kończę vloga, bo po prostu dostałam okresu, jestem tylko człowiekiem i jak każda kobieta, tak mam te dni w ciągu miesiąca i jest to normalne i pojawiło się kilka komentarzy, że dlaczego ja tak strasznie marudzę, więc jeśli ten vlog kogoś denerwował, to niech to zachowa dla siebie. Ja się postaram nie marudzić i naprawdę myślę, że nie marudzę wcale dużo. Jesteśmy tylko ludźmi i jak nagrywamy codziennie vlogi, no to nie zawsze mogę mieć multum energii, bo nie zawsze ją mam, tak jak każda inna osoba i no tak jak mówię, dzisiaj mimo tego, że przed chwilą przeczytałam te komentarze i mimo tego, że ja naprawdę nie czułam się dzisiaj najlepiej i nadal się nie czuję jakoś świetnie, ja mimo moich jakichś tam słabości staram się być zawsze pozytywna i zarażać Was pozytywną energią, więc jak ktoś ma z tym problem, że źle się czułam i powiedziałam o tym we vlogu, no to trudno, tak? Nie jestem idealna i czasami tak też będzie, zwłaszcza, że nagrywamy teraz vlogi codziennie, podejrzewam, że gdyby nie był vlogmas, to być może bym dzisiaj nie nagrywała vloga, nie wiem co bym robiła dzisiaj, gdyby nie było vlogmasa i gdybym codziennych vlogów nie nagrywała, ale podejrzewam, że z tym jak rano się czułam, a czułam się naprawdę źle, to pewnie bym nie nagrywała, ale może dobrze się stało, bo jesteśmy tylko ludźmi i każdemu się to zdarza, więc ja tutaj też nie chodzi o tłumaczenie siebie, tylko o uświadomienie czegoś ludziom, którzy narzekają właśnie, bo to te osoby narzekają, że ja niby narzekam, a powiedziałam o tym tylko pod koniec vloga, dosłownie dwa słowa, więc tak, koniec tematu i chciałam Wam bardzo podziękować tym osobom, które oglądają moje vlogmasy, są ze mną i lubią moją energię, bo ja naprawdę staram się zawsze zarażać pozytywną energią, niczym negatywnym absolutnie i mówię o swoich słabościach, wiem, że wiele osób je ukrywa albo mogłabym nagrywać, nie wiem, 5-minutowe vlogi, a te urywki, kiedy się źle czuję, po prostu no wycinać albo wcale o tym nie mówić i pokazać Wam, nie wiem, jak robić śniadanie i herbatę albo wstawić urywki, jak czytam książkę, tak? I nie mówić nic, bo naprawdę nie czułam się za dobrze, ale nie, ja pokazuję to, jakie jest życie naprawdę i no tak to wygląda czasami, więc dobra, koniec tego tematu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego vloga. Dajcie kciuk do góry, bo wiem, że wiele osób nie pamięta o tym, a to jest naprawdę daje mi takiego kopniaka motywacji, więc dajcie kciuk do góry, jeśli mimo wszystko lubicie moje vlogi i ten vlog Wam się podobał. Każdy ma prawo oczywiście dać, nie wiem, kciuk do góry czy w dół, jeśli mu się nie podobało, ale mam nadzieję, że te osoby, które lubią tutaj ze mną być, lubią mnie oglądać, dają kciuki do góry i pamiętają o tym, a jak nie, no to przypominam Wam. Ja już zrobiłam, obiad jest gotowy, także jestem zadowolona, byłam z głowy i mam jakieś 1,5 godziny, zanim Tomek przyjdzie z pracy, więc poczytam sobie książkę, podejrzewam, że już skończę Pottera, bo tu bardzo mało mi zostało. Zostało mi 50 stron do przeczytania, więc podejrzewam, że skończę to teraz za chwilę. I zrobiłam sobie herbatę, także sobie jeszcze chwilę pochilluję. No i później Tomek przyjdzie, będziemy pewnie dalej oglądać nasze seriale, zjemy sobie obiad i spędzimy fajny wieczór. Także dzięki bardzo jeszcze raz za oglądanie i widzimy się jutro. Do zobaczenia, buziaki, pa pa!